Dzień dobry szanownym subskrybentom, przyjaciołom, szanownemu państwu. Dzisiejszą audycję chciałbym poświęcić bardzo ważnej informacji. Otóż rząd polski prosi świadków Jehowy o dostarczenie danych na temat pedofilii w ich zborach. 9 sierpnia 2021 roku. Pokazuje Czyli jednym słowem zaczęło się od Australii i fala idzie przez cały świat, również dotarła do Polski. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej powołał komisję do zbadania skali wykorzystywania seksualnego dzieci w różnych grupach religijnych działających w kraju i zwrócił się do ich przywódców o dostarczenie informacji, które mogą pomóc w tym zakresie. Wśród grup religijnych, z którymi się skontaktowano, znajdują się Świadkowie Jehowy. Komitet poprosił osoby odpowiedzialne za działalność Świadków Jehowy w Polsce o informacje na temat liczby starszych, którzy dokonywali napaści seksualnych na dzieci uczęszczające do ich sal królestwa, a także liczby ich wiernych, którzy robili to samo. Świadkowie Jehowy zostali również poproszeni o dostarczenie informacji na temat ich polityki wykorzystywania seksualnego dzieci oraz działań podjętych wobec ich członków oskarżonych o napaść seksualną na nieletnich. Źródło informacji: Polski Raport o Wykorzystywaniu Seksualnym, Sieć Kościelna. Oczywiście link będzie pod filmem, w opisie filmu. Okazuje się, że również inne strony w innych krajach, na przykład Norwegia lub Brazylia, potwierdzają doniesienia na temat Polski. To jest ze strony Syniana. I tutaj jest podana strona brazylijska, strona internetowa. Brazylijski portal TJ Focus poinformował, że w Polsce rozpoczyna się śledztwo w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci wśród Świadków Jehowy. Badaniom podlega również kilka innych grup religijnych, takich jak Kościół katolicki. Nawiązano kontakt z grupami religijnymi, m.in. Świadkowie Jehowy. Komisja zażądała od osób odpowiedzialnych za działalność Świadków Jehowy w Polsce informacji o liczbie dzieci w ich pokojach oraz liczbie wiernych Świadków Jehowy. Świadkowie Jehowy zostali również poproszeni o dostarczenie informacji na temat praktyk wykorzystywania seksualnego dzieci oraz działań i sankcji wobec ich członków oskarżonych o wykorzystywanie nieletnich. Ta informacja jest ze strony Syna Jana, 10 sierpień 2021. Rząd polski powołał komisję do zbadania wykorzystywania seksualnego dzieci wśród grup religijnych w kraju i poprosił ich przywódców o dostarczenie wszelkich informacji w tym zakresie. Do tej grupy również, tych wszystkich grup, którymi zajął się rząd polski, zaliczono również Świadków Jehowy. Więc czy będą zaprzeczać, że nie ma problemu? Że nie ma czegoś takiego jak wykorzystywanie seksualne dzieci nieletnich? Czy zachowają się tak, jak zachowali się biskupi,
W źródła danych podany jest raport, polski raport o wykorzystywaniu seksualnym. Biskupi odmówili ujawnienia informacji o pedofilii z Państwowej Komisji Śledczej. Tajny przewodnik Świadków Jehowy dla osób starszych, pasterz Boży, czyli paście Trzodę Bożą, wyjaśnia dokładnie, jak zbory Świadków Jehowy radzą sobie z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego dzieci. Więc każdy może sobie ten tajny podręcznik ściągnąć z internetu i dokładnie zapoznać się z tematyką, jaka tam jest zawarta, jak sobie rzekomo radzą. A poza tym mam nadzieję, że rząd polski, czyli komisja rządu polskiego, który powołał komisję, taki podręcznik również otrzyma, chyba że po prostu odmówią wszelkich informacji na ten temat. Komisja zażądała informacji od osób odpowiedzialnych za działalność Świadków Jehowy w Polsce na temat liczby dzieci, etc., etc. Więc strona brazylijska TJ Focus po drugiej stronie oceanu również informuje swoich internautów na temat tego, co się dzieje w Polsce, więc nie jest to lokalna informacja, tylko to jest informacja, która obiegła cały świat. Również zapewne dotarła do Australii, do Stanów Zjednoczonych, Japonia, Francja, Belgia, Holandia, Anglia, Szwecja, Włochy i pozostałe kraje w Europie, jak i po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego. A więc jednym słowem zaczęło się prześwietlanie wszystkich grup religijnych, bo nie może tak być, że wszelkie patologiczne sprawy, jak rozbijanie rodzin, ostracyzm, etc., etc., pedofilia, przemoc psychiczna wobec tych, którzy odeszli, którzy sami się odłączyli, będzie dalej ukrywana przed opinią, światową opinią społeczną. JWORG sypie się i to na całej linii. I oby wszystkim tym, którzy krzywdzą innych, niezależnie od szerokości i długości geograficznej, ponieśli kary i żeby sprawiedliwości stało się zadość dla wszystkich ofiar. JW.org, czyli korporacji medialno-wydawniczej, która nie jest i nie była i nie będzie od Boga, ani, że tak powiem, religią. Chociaż tutaj ja bym pomyślał w ten sposób, bo właśnie kwestia słowa religia. No, religia to system wierzeń nadanych, narzuconych przez innych ludzi. Pan Jezus zupełnie postępował inaczej, uczył inaczej, znaczy się mówił inaczej. I jeśli chodzi o system żydowski, faryzeuszy, sadyceuszy i inne rzekome wyznania, po prostu nazywał rzeczy po imieniu. Tak więc
Rząd Polski, jeszcze raz powtarzam, prosi świadków Jehowy o dostarczenie danych na temat pedofilii. Rzeczpospolita Polska powołała komisję wreszcie do zbadania tych zbrodni. Od Australii się zaczęło i fala idzie przez całą ziemię. I oby wreszcie wszystko wypłynęło na wierzch, jeśli chodzi o tak zwanych świadków Jehowy. Życzę wszystkim dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego i do następnej audycji. No to Pyrsk, Rostomili, Ludkowie.